Ostatnio dużo myślałem nad tym, jak naprawić Minecrafta. I znalazłem ze 100 rzeczy, które można by poprawić. A więc twórcy Minecrafta, róbcie lepiej notatki, lecimy! Zauważyliście kiedyś, że wszystkie grzyby, kwiaty i rośliny w Minecrafcie wyglądają dokładnie tak samo? W sensie, nieważne ile maków położycie obok siebie, każdy z nich będzie dokładnie identyczny jak poprzedni. Nie wiem, może się nie znam, ale w prawdziwym życiu jest chyba trochę inaczej. I serio, niewiele brakuje, aby tak samo inaczej było tutaj. Przedstawiam wam na początek nowe grzyby. Mamy oczywiście naszego standardowego borowika, ale oprócz niego trochę mniejszych grzybków, trochę jeszcze większych grzybków. I dzięki takiej prostej zmianie jak 4 różne tekstury nie jest już tutaj tak nudno. Ale oczywiście to nie jest problem tylko grzybków, no spójrzmy na trawę. Normalnie każda ta trawka w tym miejscu miałaby dokładnie taką samą wielkość i taką samą teksturę. Ale dzięki prostej zmianie na 4 różne tekstury, czyli od najmniejszej do największej, ta ziemia zaczęła wyglądać jakoś tak bardziej naturalnie. A wystarczy dodać tylko nowe wersje do każdej roślinki i sprawa z głowy. Minecraft staje się 50 razy bardziej realistyczny w 3 sekundy. Dobra, ale gdyby problem roślin był największym problemem, to świat byłby piękny. Niestety jest tego więcej, na przykład strzały. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, że trzymanie całego staka, czyli 64 strzał w jednym ekwipunku jako jedna strzała, jest trochę podejrzane. W sensie, no, w prawdziwym świecie jak się przechowuje strzały, to nie robi się tego, wiecie, tak po prostu w kieszeni, co nie? Tylko w magicznym pudełku zwanym kołczanem. Stąd też pomysł na to, aby strzały owszem się stakowały, ale po osiągnięciu odpowiedniej liczby, jaką jest, dajmy na to 16, zamieniały się z takiej normalnej kubki strzał na właśnie kołczan pełen strzał. Można byłoby też iść jeszcze dalej i w ogóle zablokować stakowanie strzał na przykład 16. A jeśli chcecie mieć ich więcej niż tyle, to trzeba byłoby skartować sobie swój własny kołczan. Ja wiem, czaje, byłoby to trochę wkurzające, ale z drugiej strony Minecraft ostatnio staje się za prosty, potrzebujemy jakiegoś utrudnienia. Dobra, kto to mówi? Przepraszam, nie potrzebujemy. Za to wiem, czego potrzebujemy, zbanowania deszczu. Czy jest coś bardziej wkurzającego niż deszcz, albo jeszcze lepiej niż śnieg w Minecrafcie? Te dwie rzeczy powodują, że mam ochotę wejść do kopalni i się stamtąd nie ruszać nigdy. Tu mnie przynajmniej nic nie zasłania połowy ekranu. No dobra, ale są inne niedogodności. Dlatego mimo wszystko wolałbym chyba zostać na powierzchni. Ale zanim to, chciałbym, aby deszcz wyglądał bardziej, tak. Wow, czy świat nie stał się od razu piękniejszy? I nastąpiła drobna zmiana. Jakoś tak bardziej niewidoczne stały się te krople, ale z drugiej strony jest ich nadal tak samo dużo, jak było wcześniej. Ale też nie mam ochoty wywalić komputera przez okno, kurde bele. A śnieg? Pokażcie mi śnieg. Okej, też jakby było go trochę mniej. Dla porównania tak jest teraz, a było, było tak. Mała zmiana, a jak cieszy. Mam pytanie, jaka jest największa zagadka w historii Minecrafta? Podaję odpowiedź, domyślenie się tego, który jajko spawnuje co. Dobra, kiedyś to może jeszcze było do zrobienia, ale teraz trzeba czytać podpisy, bo inaczej nie ma opcji domyśleć się, że to jest na przykład spawnujące jajko dewastatora. Albo to żółwie, od kiedy żółwie są niebiesko-białe? Gdyby tylko istniało jakieś rozwiązanie tego problemu. Nie no gdzie, no to byłoby zbyt piękne. Ale jak to item, który spawnuje świnie, miałby wyglądać jak świnia? To jest nienormalne. A może właśnie tak być powinno? W końcu to i tak jest item, który zdobywamy tylko i wyłącznie na Creative, co nie? Po co więc bawienie się w jakieś jajka? Jak najzwyczajniej w świecie moglibyśmy spawnować wilka wilkiem. A do tego nie mówcie, że nie chcielibyście postawić sobie takiego pomnika creepera na item frame. No kurde bele, no! Jakie są niby minusy zamiany jajek na normalne modele mobów? No przepraszam, no analizuję to od dobrych 15 minut i widzę same plusy. A do tego i tak można byłoby to wykorzystać tylko i wyłącznie na trybie kreatywnym, więc nie psuję żadnej gry. Jeśli widzicie w tym jakikolwiek minus, to dajcie znać, bo ja naprawdę nie potrafię. A wy twórcy Minecrafta, ruszcie głowami! Bo my, jako gracze, musimy robić to zdecydowanie zbyt często! Na przykład wtedy, kiedy przychodzi nam odróżnić, która z tych sadzonek to jest sadzonka arbuza, a która to jest sadzonka dyni. Nie no, przepraszam bardzo, to jest jakiś żart, tak? To jest jedna i ta sama sadzonka, tak? No właśnie problem w tym, że niekoniecznie. Po prawej stronie zasadzona jest dynia, a po lewej arbuz. Tyle, że jeśli nie podpisaliście tego jakimiś tabliczkami, albo nie zapisaliście w notatniku, to nie ma opcji pamiętać, gdzie było co. A wystarczyłoby, nie wiem, zmienić kolor sadzonek jedną na zieloną, a drugą na pomarańczową, jak dynia i arbuz. Czasami najlepsze rozwiązania są naprawdę najprostsze. A to akurat wygrywa życie i nie wiem, jakim cudem tego jeszcze nie ma. Jest jeden powód, dla którego zawsze do Minecrafta mam zainstalowanego Optifine'a. A jest to łączenie szyb. Od razu lepiej to wygląda, ale to nie jest to, o czym chciałbym dzisiaj mówić. Bo owszem, fajnie jest mieć połączone szyby, ale czy nie równie fajnie byłoby mieć
mieć połączone jeszcze coś? Choćby taki wypolerowany andezyt, dioryt i granit. Normalnie wyglądają tak, a mogłyby wyglądać na przykład tak. Moja kolejna propozycja jest następująca. Jeśli mamy już takie piękne wypolerowane bloczki, to wypolerujmy je na całej długości. Dałoby to na pewno milion nowych pomysłów dla budowniczych. Na szczęście dla odmiany mam też rzecz, którą budowniczy mieliby kompletnie gdzieś. Sadzonki, co możemy o nich powiedzieć? Okej, wszystkie wyglądają tak samo, ale o tym już mówiliśmy. Chciałbym coś innego. Na przykład to, że wykorzystując mączkę kostną, czysto w teorii je jakby wyrastam, więc za każdym razem jak klikam, mogłoby się delikatnie powiększać. W sensie delikatnie, mam na myśli konkretnie dwa stany. Stan mały, w którym sadzonka się jeszcze nie ruszyła, bo jest dopiero na początkowym poziomie wzrostu. Oraz po użyciu jednego albo więcej bone meal i stan pośredni, pomiędzy większym drzewem a sadzonką. Wtedy wiemy, która sadzonka jest bliżej urośnięcia, która dalej, a do tego to byłaby w sumie kolejna fajna dekoracja na ogród, co nie? Takie mini drzewka, nie, no ja to kupuję. Wystarczyłoby tylko zatrzymać jakoś ich rozrost, na przykład nitką. Okej, proszę bardzo. I nowy fajny krzewik zbudowany na starych śmieciach gotowy. Bo nie byłaby to w końcu żadna nowa roślinka, tylko upgrade tej, która już istnieje. I wszyscy są zadowoleni. Mieliście tak kiedyś, że kopaliście i nawet nie zauważyliście, że wasz kilow jest na wykończeniu? No właśnie. No bo szczerze, no kto cały czas patrzyłby na stan zużycia kilowa? Małe to, a przy lepszych kilowach schodzi tak wolno, że ciężko w ogóle zwrócić na to uwagę. Stąd też pomyślałem, że narzędzia mogłyby pokazywać swój stopień zniszczenia po prostu w wyglądzie. No zgadnijcie, który z tych kilowów jest nowy, a który na granicy użycia. A czym dalej w las, tym może być jeszcze gorzej. Wow! Już prawie nic z niego nie zostało! I to by się zgadzało, bo zostały mu dwa użycia. I uwaga! Jedno! Zero! Koniec! I dotyczy to oczywiście nie tylko kilowów, ale wszystkich możliwych narzędzi. U kresu swojej wytrzymałości zmieniają wygląd na taki, który faktycznie wskazuje na to, ile im życia jeszcze zostało. Ten miecz jest piękny, a raczej był piękny. Ale czego mogłem się spodziewać po takim ułamanym złomie? Od razu wiadomo, że zaraz się zniszczy. A tak wyglądają wszystkie poziomy zniszczenia po kolei i świnia. Nie wiem, tak pomyślałem, że może chcecie zobaczyć świnie. Bo na pewno jest to ciekawsze od oglądania tych bloków. Wszystkie je łączy jedna rzecz. Tak naprawdę są w 2D. W sensie serio, jakby ustawimy się w dobrym miejscu, o na przykład tutaj, to ich po prostu nie ma. To samo dotyczy torów. Z żelaznymi kratami jest już trochę lepiej, bo od boku owszem są, ale w środku nadal mają tylko jedną warstwę. I wszystko to dzieje się w tej samej grze, w której takie rzeczy jak endrot albo rusztowanie wcale w 2D być nie muszą. No bo co, jeśli taka pałeczka endrotowa, która nie jest blokiem, może z każdej strony wyglądać jak normalny item, to dlaczego drabinka nie ma tych przywilejów? Czy nie wyglądałoby to milion razy lepiej tak? Minecraft 2.0 normalnie, piekło zamarzło, drabinki są w 3D! Według mnie totalnie nie odbiera to minecraftowego stylu, a nawet daje go jeszcze więcej niż wcześniej! Redstone w końcu wygląda, jakby mógł być prawdziwym kablem. Kraty, no w końcu są kratami! Chociaż, no dobra, 3D to trochę odległy temat i rozumiem, że może twórcy niekoniecznie chcieliby się nim zająć. Mimo tego, że logiczne, że wyglądałoby to lepiej, ale okej, może im się nie chce, może mają, nie mają czasu, rozumiem. To było tylko moje widzimisię, ale to jest prawdziwy błąd! Zaklęta butelka z expem! Ma ona teksturę jak miksturki, które służą do picia, a nie jak te, które służą do rzucania. Więc logicznie patrząc, również powinniśmy móc ją wypić, a nie rzucać, co nie? Chwilę, no chyba, że niekoniecznie. Patrząc w ten sposób, no to logiczne jest to, że miksturka expa powinna mieć teksturę taką. W końcu działa jak miotana miksturka. W skrócie, oto ona po poprawkach. Teraz się już wszystko zgadza. Nadal to ta sama rzucana butelka, w sensie rzucana to ona dopiero teraz jest. Znaczy, była cały czas, ale skomplikowany temat. Myślę, że w tym temacie się zgadzamy i każdy uważa, że powinna ona wyglądać tak samo. Jeśli nie, to nie wiem, dziwni jesteście. Ale dajcie znać, co jeszcze z moich poprawek powinno być na stałe w Minecrafcie, a my widzimy się w kolejnym odcinku. Dobranoc, papa! Wow, a właśnie przed sobą masz dwa epickie filmy! Ten po prawej to jest prawdziwy majstersztyk. Sprawdziliśmy tam mity z TikToka, które okazały się być... nie powiem, czy prawdziwe, czy nie. Musisz kliknąć i przekonać się sam.